Szczęść Boże, w czwartą niedzielę zwykłą w ciągu roku. Lubię obserwować ludzkie reakcje na różne wydarzenia. Można sobie wyrobić pewne zdanie i powiedzieć, że niektóre sytuacje powtarzają się według utartych schematów. Bo tak funkcjonuje człowiek. Na szczęście Bóg działa poza wszelkimi utartymi regułami. Inaczej Jego obecność wśród ludzi byłaby niemożliwa. Zaczynając od słów Jeremiasza: zanim ukształtowałem Cię w łonie matki, znałem Cię. Człowiek powie, że Bóg nie dał nam wyboru być, jakim chcemy, ale wszystko załatwił za nas. Jakby uczynił nas niewolnikiem swojej woli. Prawda natomiast jest taka, że Bóg dał nam takie możliwości i zdolności, żebyśmy byli gotowi do różnych zadań, nawet bardzo trudnych. Oczywiście możemy z nich zrezygnować, bo przecież jesteśmy wolni. W tych słowach skierowanych do Jeremiasza słyszymy: ludzie będą przeciw Tobie. Będą usiłowali Cię uciszyć, zagłuszyć, pokazać, że jesteś nikim. Wmówią Ci, że Cię znają, a Ty nie masz prawa ich pouczać. Jednocześnie Bóg mówi: nie daj się zastraszyć. Wstań, wyprostuj się i mów to, co Ci przekazuję. Ja uczynię Cię twardym, żebyś nie odwrócił się od właściwej drogi. Psalmista potwierdza, że w Bogu jest ucieczka i nie On jest powodem do wstydu, bo On zawsze nas wysłucha. Ale jednak sama postawa i gotowość to nie wszystko. Potrzebne jest też dobre wyposażenie do tej codziennej misji. Muszę mieć z czym iść do ludzi. Jeśli pójdę tylko ze słowem, to nie będą mnie słuchać. Jeśli zaniosę jakiś dar, to na nim się skupi uwaga, a nie na słowach, które chcę przekazać. To coś, co zmienia podejście do mówiącego, to miłość. Ona działa we wszelkich warunkach. Nikt nie jest na tyle oporny, aby sprzeciwiać się miłości, aby jej nie przyjąć. Miłość jednak wymaga instrukcji obsługi, że coś więcej trzeba uczynić, albo z czegoś zrezygnować, by cieszyć się nią w pełni. Miłość przeciwdziała na wiele bolączek ludzkości. Na nienawiść, złość, wrogość, niecierpliwość, zazdrość, pychę, chciwość. Jest jak taki złoty środek na wszystko. Człowiek zakochany dla osoby, którą kocha, gotów jest na wiele poświęceń. Człowiek miłujący stawia wymagania, bo wie, że stać nas na coś więcej niż nam się wydaje. I to, co jeszcze jest ważne w słowach świętego Pawła do Koryntian, to postawa. Kiedy byłem dzieckiem, wszystko czyniłem dziecinnie. Kiedy dorosłem, odrzuciłem to, co dziecinne. I dobrze. Ale jednego nie możemy się wyzbywać, a nawet nie powinniśmy. A nawet powinniśmy zabiegać i starać się to o dziecięcą ufność. Że to, co od Boga pochodzi i do Niego prowadzi, powinniśmy przyjmować z ufnością, że nam nie zaszkodzi, ale nam pomoże w życiu. Bo to przecież Bóg jest sprawcą wszystkiego i dawcą wszelkiego dobra. Te wszystkie słowa są prawdą. To, co Jezus czytał z Izajasza, jest prawdą. Wypełniło się w każdym calu. Stało się. A my dzisiaj w relacji Łukasza dostrzegamy w ludziach wątpliwości. Niby jak to się stało, że Jezus został napełniony duchem, skoro nie ma papierów na bycie nauczycielem? Znamy jego rodzinę, jego zawód, jego dom, jego historię. Nie może nas pouczać. Docieramy do momentu, kiedy doświadczamy ważnej wiadomości. Prawda boli. Może to prowadzić do agresji, może uruchomić w nas nienawiść. Bo w przekazie ważna jest nie tylko treść, ale ten, kto ową prawdę wygłasza. Jakaś uwaga usłyszana od znanej nam osoby będzie odebrana jako zwykłe czepianie się. To samo słowo usłyszane od obcych będzie uważane jako cenna wskazówka. Dzieje się tak, gdy współmałżonek, rodzic, dziecko, szef, przełożony chcą nas pouczyć, a my myślimy, że się uwzięli. Z większą ufnością przyjmiemy taką samą mądrość, gdy usłyszymy ją od jakiegoś celebryty internetowego czy obcej osoby i chętniej bierzemy się do wcielania zmian.
Bo przecież moi bliscy to się nie znają. Nie to, co ten człowiek. W zeszłym tygodniu słyszeliśmy relacje o tym, że ludzie w synagodze wpatrywali się w Jezusa i słuchali z uwagą tego, jak czytał. Dziś słyszymy, że ci sami ludzie na słowa wypowiedziane w ramach komentarza podnieśli się z miejsc i wyrzucili Jezusa z synagogi, z miasta. Chcieli go strącić z góry. Jezus nie był nagle mile widziany przez tych, co od początku uważali go za wroga. Działali instynktownie. Gdyby przyjęli jego naukę, musieliby zmienić całe swoje dotychczasowe życie. Dlatego nie chcieli. Było im wygodnie trzymać się takich skostniałych zasad. Umiłowanie siebie samego nie pozwalało im dostrzec bliźniego takim, jaki jest naprawdę. Widzimy, jak niewiele potrzeba, żeby człowieka zapalić do gniewu. A w dalszym ciągu musimy pamiętać, że Bóg dał nam takie narzędzia, byśmy mogli nie tylko przetrwać wszelkie przeciwności, ale i zapanować nad tą porywczością. Uczynił nas Bóg twardymi, żebyśmy się nie poddawali. Obdarzył nas miłością, żebyśmy potrafili odnaleźć się w każdych okolicznościach. Pod jednym warunkiem, że Mu zaufamy. Bo inaczej, jak usłyszałem w serialu opowiadającym historię Jezusa i apostołów, te Chosen, jeśli będziemy kwestionować każde zdanie Jezusa, każdą decyzję, nasze życie będzie udręką. Szukajmy więc tego, co nas z Nim jednoczy w myśli, uczuciach. Bierzmy się do działania. Głoszenie Ewangelii samo się nie załatwi, jeśli będziemy siedzieć w miejscu. Bóg uzbroił nas i wyposażył na każdą ewentualność. Do zobaczenia za tydzień. Z Panem Bogiem.